Cześć. W dzisiejszym odcinku na temat etymologii skupię się na onomastyce, czyli pochodzeniu nazw miejscowości. Nazwy te są niezwykle trwałymi elementami naszego krajobrazu, a wywodzą się jeszcze ze wczesnego średniowiecza. Dziś często brzmią dziwnie, tajemniczo, lecz to w nich kryje się najdawniejsza historia naszych Ziem. Postaram się Wam teraz przybliżyć to ciekawe zagadnienie i pokażę, jak można próbować rozgryźć niemal każdą nazwę miejscowości. Mnóstwo z nich w naszym kraju odzwierciedla krajobraz sprzed tysiąca lat, czyli wszechobecne lasy. Dlatego istnieją setki nazw, wskazujących na to, jaka roślinność dominowała na danym terenie w średniowieczu. Tam, gdzie były dęby, powstały dąbrowa, dąbrówka, dębożyn, dębowa dębica. I tym podobne wariacje. Gdzie indziej jodłowa, jodłówka. Mamy także dużo brzezin, brzeźnic, brzezówek. Jak zarówno miejscowości takie jak Bukowa, Bukowno. Ogólnie leśne nazwy to podboże, podlesie, zalasowa, borowa itd. Zdarzają się też nazwy, które oddają ludzkie starania, by ten las ujarzmić. Wówczas mamy różnego rodzaju poręby. Musimy także pamiętać, że tysiąc lat temu było znacznie więcej bagien niż obecnie. Przypominają nam o tym nazwy miejscowe takie jak mokrzec, moczary, trzęsawisko. Gedanie to miejsce podmokłe, trzęsawisko. Od tego wziął się Gdańsk. Bardzo często w nazwie miejscowości zapisane jest imię jej właściciela, na przykład Stasiówka, wieś należąca do Stasia, Stanisława. Michałowice, wieś Michała, Janowice, Janów, Sulejów i tak dalej. Koszalin dawniej zwał się Koszalice, czyli należące do syna Koszały, bo syn Koszały to Koszalic, tak samo jak syn Swaroga to Swarożec. Ciekawą pozostałością ze średniowiecza jest zachowanie nazw osad służebnych, dzięki czemu do dziś wiemy, czym głównie trudnili się ich pierwsi mieszkańcy. Szczytniki Wieś zajmowała się produkcją tarcz, słowiańskie scit, łagiewniki, wyroby z drewna, świniary, dostarczanie wieprzowiny na książęcy stół, grotniki, produkcja strzał, strzelce, prawdopodobnie ludność tej miejscowości pomagała w polowaniach i takie oczywiste jak miodary, piekary, koniary, kurniki i piwowary. Jest także wiele nazw, które świadczą o kulturowym znaczeniu danego miejsca. Na południu Polski na przykład mamy wiele odniesień do pradawnego smoka, antagonisty peruna, żmija. Przykładem tego jest żmigród czy żmijowiska. Zdaniem badaczy, Swarzęć lub sfarzewo odnoszą się do swaroga. Niemniej często na naszej drodze przyjdzie nam się spotkać z babimi górami, co ma związek z sabatami czarownic, czyli miejscami, gdzie prawdopodobnie spotykały się wiedźmy, czyli te, które wiedziały, zwane też złotymi babami. Nazwą, która przypomni nam funkcję danego miejsca, będzie Środa Śląska, gdzie najpewniej było to miejsce, gdzie targ odbywał się w Środy. W tym samym nurcie mamy targowisko i targówek. Wioski nad rzeką, gdzie można było ją przekroczyć, często nazywały się przeprawa brud, brudno, łódź. A tam, gdzie trzeba było płacić cło za pławione towary, nazywano płack, czyli płock. Jeśli weźmiemy pod uwagę obronny charakter miejscowości, poświadczy nam o tym nazwa taka jak zawada, nieprześnia, przesieki lub kobyla od kobylin, pni drewna ułożonych poziomo z krótko przyciętymi i naostrzonymi gałęziami. Istnieje w Polsce także setki miejscowości, które nazywają się Rudniki, Rudki, Rudawa. Ruda. Jest to związane z występowaniem darniowej rudy żelaza na znacznym obszarze naszego kraju, a w miejscowościach tych złoża były na tyle duże, że ludność zajmowała się ich pozyskiwaniem. Na koniec podzielę się z Wami kilkoma przykładami takie ciekawostki. Krzeczów. Wieś, która na potrzeby polowań hodowała krzeczoty. Czyli sokoły. biezdziadka, Wieś, która należała do biedziada. Człowieka bez dziada. Rzeszów pochodzi od Rzecha, dzielnego woja, który bronił osady przed rabusiami i na jego cześć nazwano ją Rzechów, dzisiaj Rzeszów. San to miejsce, gdzie San domierza do Wisły, czyli dociera do niej. Lublin, czyli miasto Lubla, bo tak dawniej pieszczotliwie zwracano się do Lubomira. Ja mam na imię Świętosława i dziękuję Wam za uwagę. Jeśli było to dla was ciekawe, albo macie jakieś osobiste spostrzeżenia, to bardzo chętnie je przeczytam. Pamiętajcie o łapce w górę i do usłyszenia niebawem. Cześć.